Przedstawcie się. Dzień dobry, mam na imię Adam Zdrójkowski, mam 8,5 lat. Adam? I Kuba, też mam 8 lat i pół. No i chodzę do drugiej klasy. Macie tyle samo lat, bo jesteście bliźniakami. Tak. I gracie gdzie? W filmie. W serialu, znaczy Rodzina Zastępcza. Rodzina Zastępcza. I jak się dostaliście do tego serialu? Wygraliśmy casting, potem recall, no i tak się ciągnie dalej. I chcemy zostać przynajmniej 20 lat. Czyli chcecie być dorośli i dalej grać w serialu? Tak, bo ja lubię grać w serialach, bo na przykład można jakiś poznawać różnych reżyserów, poznawać... Aktorów sławnych. Sławnych aktorów. Tak, na przykład... A chcecie być aktorami? No, tak myślę. Ja bardzo. Masz nowe rodzeństwo w serialu. Mam nowych, cudownych dwóch chłopaczków właśnie jako braci i naprawdę są przecudowni, wulkany energii, jak na ich patrzę, to mi się naprawdę aż łezka w oku kręci, bo to sobie przypominam, jak my z Sergiuszem byliśmy tacy mali, z Miszelką. Oni mówią, że to 20 roku już na pewno będą grać w serialu. I mam nadzieję, że tak będzie, bo naprawdę są nasze małe dwa słoneczka w tej chwili. I co, będą drugimi braćmi Roczkami, czy drugimi politykami Kaczyńskimi, którzy też grali w serialu? Ja myślę, że oni będą sobą i to jest ich największy atut. Chcielibyście być braćmi Mroczkami, starsi koledzy wasi, też bliźniacy aktorzy? Tak. Tak znani, sławni? Tak, u nas taki jeden chłopak, znaczy dziewczyna, Olka taka. Aha. Nie jest taka sławna. Nie jest sławna w ogóle. Ja mówię, że chciałaby zostać. A tak, tak. I u nas taka z mojej klasy Kajka. Aha. Taka obrzydka. Dobra, a graliście już, jak się gra z panem Piotrem Franceskim albo z panią Gabrielą Kownacką, waszymi rodzicami? Jeszcze nie graliśmy, dopiero za tydzień, ale pan Franceski jest bardzo fajny. Bardzo fajny. No i, mamy jego płytę. No tak, bo to ją śpiewa i gra, jest wielkim aktorem. W aucie. Dobra, trzymam za was kciuki, powodzenia. Dziękuję. Trzymajcie się. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.